dobiega końca obecna kadencja Sejmu, więc nadszedł czas na jej małe podsumowanie. Dlatego w dzisiejszym programie porozmawiamy z posłanką Teresą Piotrowską. Dzień dobry, kłaniam się pięknie. Powiat świecki nie ma swoich posłów, jednak ma kilku parlamentarzystów, którzy odwiedzają nas. Pani w świecie bywa już od kilku lat. Co skłoniło Panią, że akurat w świecie jest Pani największa aktywność? Tak się składa, że od wielu, wielu lat mój wujek, brat mojego taty, osiadł w Świeciu nad Wisłą. Poza tym ja pochodzę z Tczewa, jestem też kociewianką, więc Świecie jest zawsze i było bliskie mojemu sercu. Pamiętam też ogromną determinację mieszkańców Świecia podczas fali powodziowej w 1997 roku. Pamiętam też, kiedy zostałam wojewodą bydgoskim, radość z tego, że wreszcie po wielu latach mogliśmy wspólnie otworzyć obwodnicę Świecia. I jakoś tak entuzjazm mieszkańców Świecia spowodował, że bardzo chętnie uczestniczę i w uroczystościach. Mamy tam biuro poselskie tak naprawdę od 10 lat. Chętnie dyżuruję, spotykam się z mieszkańcami Świecia, bo to zawsze jest bezpośredni kontakt, a jednocześnie też możliwość poznawania problemów tych w powiatach, tych w mniejszych miejscowościach, dlatego że życie się toczy nie tylko z perspektywy Warszawy, nie tylko z perspektywy miasta wojewódzkiego, ale przede wszystkim z perspektywy gmin, tych najmniejszych. Wspomniała Pani o spotkaniach z mieszkańcami Świecia na dyżurach poselskich. Z jakimi problemami najczęściej mieszkańcy przychodzą do Pani? To jest bardzo różnie. Najczęściej są to takie problemy, w których parlamentarzysta pomóc bezpośrednio nie może. Ale na pewno może wysłuchać i może ten problem spróbować rozwiązać za pomocą służb, często gminnych czy wojewódzkich, samorządowych. I tak też często robię. Wiele osób przychodziło na dyżury w trakcie, kiedy decydowały się plany autostrady i dotyczyły wtedy te problemy wysiedleń związanych z pozyskiwaniem terenów na autostradę. I były to często smutne rozmowy ze względu na to, że z jednej strony chcemy, aby Polska się rozwijała, abyśmy mieli drogi szerokie, przestrzenie, a z drugiej strony jednak zawsze jest to czyimś kosztem. I dużo z tamtego terenu, bardzo dużo osób było takich, które miały wątpliwości, często też uzasadnione pretensje, że ich domostwa nie do końca dobrze zostały wycenione, że nie chcieli się rozstawać z tą ziemią. I tam, gdzie mogłam, starałam się wspierać, pomagać, rozwiązywać te konflikty. Wsparcie posłów jest ważne dla rozwiązywania lokalnych celów. Jak według Pani sprawy w tej chwili kluczowe dla miasta, w jakim sposób posłowie powinni się angażować? Mamy trochę ograniczone możliwości ze względu na to, że parlamentarzysta przede wszystkim jest od tego, żeby stanowić dobre prawo w Polsce. Czyli moje pierwsze zadanie to jest pracować w komisji, w podkomisjach. Pracuję w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Również jestem wiceprzewodniczącą Komisji do Spraw Kontroli Państwowej. I to jest moje główne zadanie. I na to muszę poświęcać najwięcej czasu. Natomiast nie żyjemy w oderwaniu od miejsca, z którego pochodzimy. I dla mnie sprawy regionu są bardzo ważne i zawsze się w nie angażuję. Ściągam tam, gdzie to jest możliwe, ministrów i to nie tylko teraz, kiedy Platforma Obywatelska rządzi, ale również w poprzednich latach. Uważam, że wiele rzeczy można załatwiać ponad podziałami politycznymi. Starałam się też być takim ambasadorem, między innymi również Świecia, wśród moich kolegów w Warszawie. Był taki piękny moment, kiedy do Świecia zawitał pan Bronisław Komorowski, dzisiaj prezydent Rzeczypospolitej, kiedy wspólnie kolędowaliśmy w Świeciu, kolędy patriotyczne.
Był też ówczesny marszałek, wicemarszałek Sejmu i Donald Tusk. Także staram się wszędzie, gdzie to jest możliwe, ściągać swoich kolegów, żeby pokazywać, żeby oni też nie z pozycji biurka, nie z pozycji Warszawy, ale z pozycji takiego miasta, jakim jest Świecie na przykład, patrzyli na tą rzeczywistość. Wiele problemów, między innymi naszym głównym problemem, problemem również Świecia, jest nasza S5. Myślę, że nie ma parlamentarzysty z naszego regionu, z naszego okręgu, którzy nie chcieliby, abyśmy tą drogą już mogli jeździć. Ale wiele wskazywało na to, że tego w tej kadencji się nie uda. Ze względu na opinie środowiskowe, ze względu na kumaka, którego znaleźliśmy po drodze, ze względu na rośliny, które się okazały być chronionymi i wszystko to się przedłużało. Mamy zapewnienie ministra Grabarczyka. Będziemy się starali to potwierdzać jeszcze w czasie kampanii wyborczej, że droga S5, ważna dla Bydgoszczy, ale ważna również dla Świecia, będzie realizowana w latach 2013-2015. Już w tej chwili są zagwarantowane pieniążki na projektowanie tej drogi. No i mam nadzieję, tak jak sukcesem okazała się obwodnica Świecia, jak sukcesem okazała się również droga do obwodnicy, bo każdy, kto pamięta tamten okres, to mieliśmy obwodnicę Świecia, ale żeby do niej dojechać, była katastrofa ze względu na kolejny, bo droga jedynka z Bydgoszczy do obwodnicy wyglądała fatalnie. Dzisiaj już nie jest aż tak źle, ale rzeczywiście S5, droga ekspresowa, rozwiąże w nam wiele spraw. Czy według Pani problem właśnie z tą drogą S5 to jedyny problem, z jakim powiedzmy władze lokalne w Świeciu powinny skupić swoją większą uwagę w najbliższych latach? Wie Pan, samorządy doskonale się, że tak powiem, sprawdzają w realizowaniu tego, co jest najważniejsze dla danej społeczności. Zdają tutaj egzamin również radni, którzy dostrzegają te wszystkie bolączki mieszkańców, spotykając się z nimi. I ten entuzjazm Świecia no jest widoczny właściwie na każdym kroku. I myślę, że gdyby Bronisław Komorowski po tylu latach przyjechał do Świecia, to zauważyłby, jak to miasto się zmieniło. Ja, bywając często, a mimo to widzę, że jest kolosalna różnica. Ostatnio, kiedy byłam ostatnio na dyżurze, rozkopany ryneczek, który no, za chwilę będzie świecił blaskiem i rzeczywiście będzie taką wizytówką Świecia. Pewnie, że nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego i władze samorządowe też nie są w stanie zrobić wszystkiego od razu, bo brakuje nam zwyczajnie pieniędzy i środków, ale konsekwentne realizowanie. Powiem, że byłam zachwycona też pomysłem. W tej chwili wiele samorządów wraca też, jakby kopiuje projekt Świecia. To Orlik z Placem Zabaw. Wspaniały pomysł, dlatego że tam można realizować wiele pomysłów. Mama może przyjść z dziećmi i starsze grają na boisku, a młodsze bawią się na placu zabaw. Fajny pomysł, dodatkowe pieniądze i okazało się, że rzeczywiście świetnie w Świeciu zrealizowane i świetnie to działa. Gdyby mogła Pani podsumować swoją ostatnią aktywność w ostatnich latach w Sejmie, co najważniejszego udało się Pani dokonać? Jakie ustawy były kluczowe? Jakie interpelacje najważniejsze? No, tego jest dużo, dlatego że 4 lata to rzeczywiście jest szmat czasu i tak naprawdę każdego dnia coś się dzieje i niemal każdego dnia na coś się reaguje. My tych interpelacji no, stworzyliśmy sporo, niemniej jednak myślę, że takim kluczowym, ważnym momentem była walka o zmianę algorytmu, czyli naliczania środków z Narodowego Funduszu Zdrowia dla naszego regionu. W 2009 roku nasi koledzy z Prawa i Sprawiedliwości wprowadzili do algorytmu dodatkowy aspekt dochodu na jednego mieszkańca. My jesteśmy regionem nie najbogatszym i bardzo dużo na tym straciliśmy. Na przestrzeni 2009 i 2007-2010 straciliśmy 200 milionów złotych. To dla służby zdrowia w regionie jest ogromna kwota, ogromna przepaść.
po interpelacjach, po pytaniu w sprawie bieżącej w tej sprawie, po wielu rozmowach z panią minister Ewą Kopacz, bo to nie było łatwe, dlatego że regiony bogatsze dostawały dużo, dużo więcej. Oni nie chcieli z tego zrezygnować, ale uważaliśmy i uważałam, że niesprawiedliwym jest, że przy tak trudnym podziale środków jeszcze województwa troszeczkę biedniejsze dostają dużo mniej pieniędzy, a problemy mamy takie same. No i udało się wprowadzić ustawą zmianę tego algorytmu i pierwszy rok, który będzie widoczny, jeśli chodzi o kwotę, która wpłynie ze składek do Narodowego Funduszu naszego województwa, to będzie właśnie rok 2012, gdzie będziemy mogli odczuć w taki sposób wyraźny większą kwotę pieniędzy. No myślę, że takim przykładem też potrzeby reformowania służby zdrowia jest szpital w Świeciu. Też się temu przyglądałam, też było mi bardzo smutno i przykro, kiedy stał na granicy bankructwa, a w momencie, kiedy się przekształcił, daje sobie radę. Widać różnicę, jak wyglądał ten szpital wtedy, kiedy był szpitalem publicznym, a jak wygląda dzisiaj. I też nikt w Świeciu, nigdy, na żadnym dyżurze, na żadnym spotkaniu, nie skarżył się, że do tego szpitala mieszkańcy Świecia, mieszkańcy powiatu świeckiego są nieprzyjmowani, jak próbowali niektórzy nam to sugerować czy wmawiać. Równie ważne dla mnie były ustawy z pakietu polityki społecznej. To emerytury pomostowe, to świadczenia rekompensacyjne dla nauczycieli, to również ustawa o przemocy w rodzinie. Ustawa, która zmieniła również filozofię podejścia do tego problemu w Polsce. To w ramach tej ustawy chroniona jest ofiara, a nie kat. Do tej pory było tak, mówiąc tak obrazowo, że to matka z dziećmi w nocy uciekała wtedy, kiedy ojciec znęcał się nad rodziną. Dzisiaj w ramach tej ustawy, którą wprowadziliśmy, jest odwrotnie. To oprawca musi opuścić mieszkanie. Nie wszystko w tej kadencji udało nam się załatwić z takich spraw, które bardzo głęboko leżą mi na sercu, to sprawy kombatantów, ludzi, którzy oddawali zdrowie za to, żebyśmy dzisiaj mogli żyć w wolnej Polsce. Niestety propozycje złożone przez posłów z różnych klubów opiewały na kwotę ponad 4 miliardów złotych. My nie mamy w budżecie tych pieniędzy i nieuczciwością byłoby obiecywanie, że jesteśmy w stanie to zrealizować, bo nie jesteśmy w stanie. Ale spróbowaliśmy wprowadzić taką ustawę, która nie jakby stawiała kombatantów w trudnej sytuacji, wtedy, kiedy potrzebują wsparcia i pomocy, kiedy mogą się starać o tak zwane zapomogi z Urzędu do Spraw Kombatantów, żeby nie musieli tego poświadczać wywiadami z opieki społecznej. To załatwiliśmy. Załatwiliśmy również możliwość odznaczeń pośmiertnych dla tych, którzy mogą być przez pana prezydenta mianowani na wyższy stopień. Jesteśmy też na etapie ujednolicania i przygotowania takich możliwości, żeby wszyscy kombatanci mogli mieć jedną legitymację, żeby byli w pierwszej kolejności przyjmowani w służbie zdrowia. Sporo rzeczy jeszcze jest do załatwienia i mamy nadzieję, że przyszła kadencja będzie też taką kadencją, że załatwimy wiele spraw dotyczących kombatantów, bo to jest po prostu zwyczajnie nasz obowiązek. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.